Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj taki temacik może mniej znany, mniej popularny, ale myślę, że ciekawy, interesujący, a mianowicie powstanie dekabrystów 26 grudnia 1825 roku w Petersburgu na Placu Senackim w Rosji. Dekabrystów od słowa dekabr, czyli właśnie grudzień, bo w grudniu miało to miejsce. Zapraszam. W 1812 roku Napoleon ze swoją armią był w Moskwie, a już w 1814 roku car Aleksander I ze swoją armią był w Paryżu. I to tam właśnie, w Paryżu, jego oficerowie spotkali się z ideałami, z dorobkiem francuskiego oświecenia, ale także i rewolucji francuskiej, a więc prawa człowieka, wolności obywatelskie, równość wobec prawa, wolność słowa i wiele, wiele innych. No, jak wiemy, w Rosji wtedy tak nie było. I najczęściej to właśnie ci młodzi oficerowie, kiedy do Rosji wrócili, zrozumieli, że jeżeli chcą, żeby Rosja dogoniła Europę, to trzeba dokonać pewnych radykalnych zmian. Oczywiście pomysłów było wiele. Czy zrobić to we współpracy z władzą i z carem, czy wbrew carowi i władzy. Ostatecznie jednak powstało kilka organizacji tajnych, bardziej może spisków. I jednym z nich był założony w 1816 roku tzw. Związek Ocalenia, a właściwie Stowarzyszenie Prawdziwych i Wiernych Synów Ojczyzny. Organizacja, w której najbardziej aktywnymi byli Paweł Pestel i Nikita Murawiow. Oczywiście oficerowie. W ogóle w tych organizacjach działali głównie oficerowie i to synowie generałów, pułkowników, a także i ministrów, a nawet członków Rady Stanu. Nikita Murawiow raczej był za tym, żeby zmiany w Rosji przeprowadzić we współpracy z władzą. Jego ideałem była monarchia konstytucyjna, w ogóle konstytucja jako cel zmiany i reform. Oczywiście zniesienie pańszczyzny, wolność osobista dla chłopów, ogólnie liberalizacja życia politycznego. Z kolei Paweł Pestel nie wierzył w możliwość dogadania się z carem. On raczej był skłonny do pomysłu, aby cara zgładzić, zamordować, po czym uczynić Rosję republiką. Ostatecznie ta organizacja się rozpadła i w 1818 roku powstał Związek Dobra Publicznego, a w 1821 roku Towarzystwo Północne i Towarzystwo Południowe. Dwie organizacje, przy czym centrum Towarzystwa Północnego był Petersburg, a Towarzystwa Południowego Tulczyn na Ukrainie. To była kwatera drugiej armii rosyjskiej, dlatego tam właśnie było to centrum. Do niej dołączyło jeszcze Stowarzyszenie Zjednoczonych Słowian do Towarzystwa Południowego. Niemniej te organizacje dwie utrzymywały ze sobą pewien kontakt i planowały wspólne wystąpienie. Tutaj warto jeszcze dodać o kontaktach tych towarzystw z Polakami, z polskimi organizacjami spiskowymi. No bo oczywiście, jeżeli Rosja miałaby dokonać zmian ustrojowych, no to co z Polską? Czy Polska miała być niepodległa, czy miała być częścią Rosji, a jeżeli niepodległa, to w jakich granicach? No te kwestie już starano się jakoś tam rozwiązywać i jakoś je wyjaśniać. Poza tym, jeżeli by doszło do zamachu na cara, to pytanie, co z księciem Konstantym, który wtedy był w Warszawie, no te kwestie trzeba było rozstrzygnąć. Tutaj dodać jeszcze warto, że pomysł zamordowania cara wynikał też z tego, że Aleksandra I oskarżano o zbytni polonofilizm wręcz, o zbytnie ustępstwa na rzecz Polaków. Nawet chodziły plotki, że car chce przenieść stolicę do Warszawy, że chce powiększyć Królestwo Polskie. No i to właśnie między innymi tym młodym rosyjskim patriotom bardzo się im podobało. Także stosunek do Polski Polaków był, no powiedzmy sobie, taki ambiwalentny. Okazja do działania, do przejęcia inicjatywy pojawiła się w grudniu 1825 roku, kiedy to zmarł Aleksander I. Pojawił się problem następstwa tronu. Car miał dwóch braci młodszych, Konstantego i najmłodszego Mikołaja. Wydawało się, że zgodnie z prawem powinien przyjąć tytuł i władzę Konstanty. Ale, o czym oficjalnie nikt nie wiedział, Konstanty zrzekł się praw do tronu carskiego. A zrzekł się, ponieważ ożenił się z polską arystokratką Joanną Grudzińską i ślub ten
no pozbawił go możliwości sprawowania władzy w Rosji. No ale Konstanty wybrał ślub, wybrał miłość, a nie walkę o władzę. Z kolei Aleksander, kiedy jeszcze żył, wskazał na swojego następcę właśnie Mikołaja, najmłodszego z braci. O czym też nie poinformowano opinii publicznej, stąd sprawa była no, taka troszeczkę niejasna. Kiedy Mikołaj ogłosił, że przejmuje władzę, że Konstanty nie może zostać następcą, zaczął przyjmować przysięgi wierności od poszczególnych oddziałów, szczególnie oddziałów gwardyjskich. I tu doszło do no właśnie wystąpienia dekabrystów, czyli tych spiskowców. 26 grudnia 1825 roku około 3000 żołnierzy wyprowadzonych na Plac Senacki odmówiło złożenia przysięgi wierności Mikołajowi. Co więcej, wznosili okrzyki krzyje Konstanty, Konstytucja i tym podobne. No to jest bunt. To jest jawny bunt. I oczywiście coś trzeba było z tym zrobić. Mikołaj podobno wzbraniał się przed użyciem przemocy i siły, no nie było wyjścia. Ostatecznie przeciwko buntownikom rzucono kawalerię kirasjerów, wiernych carowi, ale atak się nie powiódł. Atak kirasjerów załamał się, ponieważ konie były źle podkute, bruk śliski, oblodzony, do tego jeszcze szable podobno były nie naostrzone, tylko paradne. Także pierwsze uderzenie się nie powiodło. Dopiero sprowadzenie piechoty i artylerii i no, krótki ostrzał w kierunku buntowników spowodował załamanie całego buntu. Zbuntowani żołnierze uciekli na skutą lodem Newę, po czym ich wyłapano i osądzono. W rozprawie przeciwko buntownikom brał udział osobiście sam nowy car Mikołaj I i osądzono i skazano na śmierć niemal 289 spiskowców. Z tego wyroki wykonano na 5. W tym między innymi Pawła Pestela skazano na śmierć przez powieszenie. Reszcie zamieniono wyroki na katorgę wieloletnią, na zesłania na Syberię. Towarzystwo Południowe, działające w tym Tulczynie na Ukrainie, próbowało jeszcze w styczniu bunt wzniecić w swojej grupie. To udało się nawet tam, ale też bunt został stłumiony bardzo szybko. I to jest właściwie koniec całego powstania dekabrystów. Jakie z niego wnioski można było wysnuć? No, car Mikołaj na pewno doszedł do wniosku, że wszelka liberalizacja, osłabienie władzy carskiej w Rosji, to jest ślepa uliczka. Rosję trzeba trzymać twardą ręką i twardy kurs trzeba przyjąć, bo to grozi oczywiście buntem i rozpadem państwa. Zresztą Mikołaj nawet użył takie fajne słowa, że fajne, no, powiedzmy, takie słowa dosyć istotne, że okrucieństwo ludzie mu wybaczą, ale słabości nigdy. Więc nie można być słabym władcą w Rosji. Z kolei spiskowcy, następnie to się pojawili później, ucząc się na doświadczeniach dekabrystów, doszli do wniosku, że ten bunt się nie powiódł, ponieważ nie miał poparcia społecznego. Poza żołnierzami, poza oficerami, właściwie nikt się do tego nie przyłączył. Także, aby myśleć o jakiejś zmianie ustroju w Rosji, trzeba przede wszystkim zdobyć poparcie społeczeństwa. Czyli trzeba działać na szerokim polu w społeczeństwie. Ale to oczywiście dopiero w przyszłości. I to jest koniec powstania dekabrystów. Na dzisiaj dziękuję bardzo. W razie jakichś uwag, spostrzeżeń proszę pisać w komentarzach. Proszę pamiętać o subskrypcjach, bo to jest dla mnie bardzo ważne i dla rozwoju kanału. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnych filmach.